Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-513. Wszystkie informacje o SCP-513 znajdziecie w filmie, który pojawi wam się po kliknięciu na literkę I w prawym górnym rogu ekranu lub na ekranach końcowych pod koniec filmu. Zapis testu terminacji. SCP-682 tymczasowo ubezwłasnowolniony przez spalenie i przeniesiony do monitorowanej, dźwiękoszczelnej komory testowej. SCP-513 przymocowany do robotycznego ramienia i wprowadzony do pomieszczenia. SCP-682 w pełni zregenerowany. SCP-513 zadzwonił trzykrotnie przez użycie robotycznego ramienia. Po pierwszym odgłosie dzwonka SCP-682 bije i zakrywa uszy. W związku z różnicami w anatomii i brakiem widocznych uszu, bezpiecznym jest założenie, że SCP-682 właśnie to zrobił przez wstrzymanie obydwu stron głowy rękoma. SCP-513 robotyczne ramię wycofuje się z pomieszczenia i zostaje ponownie zabezpieczone. SCP-682 odkrywa uszy i zaczyna przemierzać komorę testową. SCP-682 kontynuuje przemierzanie. SCP-682 kontynuuje przemierzanie. SCP-682 kontynuuje przemierzanie. Duże ilości środków usypiających w aerozolu zostają wprowadzone do komory testowej przez wentylację. SCP-682 zasypia. SCP-682 zaczyna lunatykować. SCP-682 przerywa zabezpieczenie. Halucynacje bladego, szczupłego oraz zębatego bytu przypominającego SCP-682 zaczynają być obserwowane w placówce przez cały obecny personel. Nagrania z kamer bezpieczeństwa nie potwierdzają istnienia takiego bytu. W związku z masową histerią, siły porządkowe nie były w stanie przywrócić zabezpieczenia SCP-682 i były widoczne na nagraniach bezpieczeństwa strzelające po ścianach przed rozczłonkowaniem bez widocznego powodu. Mobilna formacja operacyjna ETA-10, nie widzę zła, zostaje wysłana, wyposażona w załączone do hełmu HUD wraz z urządzeniem nagrywającym. SCP-682 został zlokalizowany w celi zabezpieczającej SCP-513 wciąż we śnie, zwinięty wokół żelatynowej kostki zabezpieczającej SCP-513. SCP-682 ponownie zabezpieczony, a następnie obudzony za pomocą wysokociśnieniowego sprayu HCI. SCP-682 narzekał, że miał taki piękny sen. Dokładne obserwacje i eksperymenty na osobno SCP-513 i SCP-682 po tym eksperymencie nie pokazały żadnych długotrwałych efektów na obiektach. Notatki. Bazując na tym, co początkowo wyglądało na działanie niepożądane ze strony SCP-682, nie wiemy, czy obiekt przejął SCP-513 na siebie, czy na odwrót. W każdym razie, w świetle strat na poziomie 67% obsługi placówki oraz 75% w personelu klasy D, proszę o zawieszenie testów obiektów prezentujących zagrożenie poznawcze z SCP-682 do czasu, aż dojdziemy do tego, co tu się właściwie kurwa stało. Dr. Kerbos. Zgoda O5-4.